nazywam się Patrycja Jankun i witam w kolejnym odcinku Kocham tę roślinę. Dzisiaj znajdujemy się w rajskim ogrodzie i pokocham dzisiaj bluszcz pospolity. Jest to tutaj oto ta roślina, tam drugą jeszcze mamy z boku, o drugi okaz. W ogrodzie rajskiego ogrodu możemy zakupić takie dość niewielkie właśnie rośliny pnącza, które tu są owinięte wokół takiej struktury. Bluszcz pospolity jest rośliną, która ma dość ciekawe tutaj takie listki, które wyglądają jak strzałki i są one skórzaste w kolorze takim ciemnozielonym. Jeśli chodzi o jej wzrost, przyrost, to dorasta dziś do 20-30 metrów, a w ciągu roku może być to około pół do metra właśnie tego przyrostu. Ma dość fajne te pędy, które owijają się właściwie wokół prawie wszystkiego korzeniami przybyszowymi. Bluszcz pospolity jest pnączem, które preferuje stanowiska raczej bardziej wilgotne, nie lubi gleb suchych i kwaśnych. Preferuje także stanowiska półcieniste i cieniste, także jeśli mamy jakieś miejsce w ogrodzie, gdzie jest ten cień, gdzie możemy zapewnić tej roślinie dobre warunki bytowe, to jak najbardziej polecam, właśnie ze względu na całoroczną dekoracyjność. Spełniając podstawowe warunki, jakim jest gleba i stanowisko, możemy bluszcz posadzić właściwie wszędzie. Może rosnąć na ogrodzeniach, na budynkach, okrywać pnie na dużych drzew, owijać się wokół nich. Może też być jako roślina okrywowa. Powiem szczerze, że bardzo fajnie właśnie wygląda na ogrodzeniach, bo pokrywa je tak całkowicie i tworzy taką zwartą strukturę, przez co nic się nie przedrze. Także bluszcz pospolity jest naprawdę rewelacyjną rośliną, która powinna się znaleźć w każdym ogrodzie, dlatego właśnie dzisiaj ją pokochałam. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny odcinek Kocham tę roślinę.